Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC w strefie Dziadersa, gdzie komfortowo sobie odpoczywamy od Football Managera, grając czasem bardziej poważnie, jak na przykład w Wiedźmina, a czasem bardziej casualowo, jak przy okazji dzisiejszej produkcji UFO 50. Zanim rozpoczniemy, serdecznie zapraszam was do zasubskrybowania tego kanału i do tego, abyście zaglądali na nasze media społecznościowe, gdzie nie tylko o Football Managerze możemy sobie porozmawiać, a również o gierkach innych. Linki do naszych social mediów macie w opisie pod każdym odcinkiem. No właśnie, czym jest UFO 50? Kojarzycie może taką platformówkę Spelunki? Tam wyszły dwie części, no i twórcy tejże zacnej, naprawdę zacnej, polecam, platformóweczki stworzyli projekt UFO 50 na konsolę właśnie UFO, która wydawała gry w latach 1982-1989 i tych gier wtedy powstało 50. A tak naprawdę nie było żadnej konsoli UFO i nie było żadnych 50 gier. To powstało na przestrzeni ostatnich kilku lat. I tutaj faktycznie będziemy mieli 50 gier posegregowanych według roku wydania, ale one wtedy nie wyszły. One zostały zrobione teraz, natomiast one jakby opierają się na tym, co działo się w latach 80. Zaczynamy tutaj od roku 82, a skończymy na roku 89. Mamy tutaj pełen przegląd lat 80., pełen przekrój tamtej dekady, od platformówek przez strategię i gry RPG, kończąc na grach logicznych. Także jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Musicie przyznać, fantastyczna idea, fantastyczny projekt. No wymyślili sobie konsolę i wymyślili na tę konsolę 50 gier. My te 50 gier sprawdzimy, rozpoczynając dzisiaj od gry numer 1, czyli od gry, która nazywa się Barbuta i będzie właśnie nam symulowała, niejako emulowała ten rok 1982. Dla mnie, dla Dziadersa, jest to rzecz fantastyczna, to jest rzecz super. Ja się wychowałem na kasetach Commodore, ja się wychowałem na dyskietkach do Atari, ja się wychowałem na Pegasusie. Także wracamy do czasów zamierzchłych, kiedy byłem jeszcze pacholęciem i kręciłem sobie śrubokręcikiem w magnetofonie do Commodore 64. No więc tak, słuchajcie, wtedy nie było żadnych solucji, wtedy nie było opisów gier, chyba że w gazetach. Szedłeś sobie gdzieś na bazar albo do jakiegoś szemranego sprzedawcy, no i kupowałeś, o, nawet tam się demo włączyło, no i kupowałeś sobie gierki za parę tysięcy złotych, tak, bo wtedy jeszcze mieliśmy tą starą naszą walutę i na kasecie było na przykład 20 gierek i nie miałeś pojęcia, co to są za gry, nie miałeś przewodnika, nie miałeś instrukcji, nie miałeś solucji, nie miałeś nic. Tutaj mamy informacje na temat tych gier. Barbuta 1P, czyli 1 player, jest to gra single player. Adventure, czyli gra przygodowa, platformowa. Eksploruj zamek, ale uważaj na pułapki. Tutaj mamy oczywiście opisane, w jaki sposób się poruszać, czyli Z to mamy skok, a X to mamy atak. Dwa klawisze, bardzo prosta sprawa. No i oczywiście nasze rekordy, statystyki wygrane i tak dalej, to też wszystko tutaj mamy i możemy sobie to później elegancko przeglądać. No to co? Rozpoczynamy grę w Barbutę z roku 82 i zobaczmy, czymżeż ta platformówka w zamku jest. No dobra, mamy tutaj naszego rycerza, który skacze i macha mieczem. No i oczywiście, jak to w grach platformowych, możemy sobie śmigać. To taka chyba Castlevania będzie troszeczkę, Metroidvania, bo widzę tutaj, wy tego nie będziecie może widzieć, bo moja morda wam zasłania, ale jest taka mapka, takie kwadraciki 8x8, czyli 64 komnaty mamy do obadania. I widzę tutaj, gdzie jestem. Jest też jakaś biała kropka. Nie wiem, czym ona jest. Ciekawa sprawa. Mamy kasę. Nie wiem, po co ta kasa jest. I mamy ekwipunek. W ekwipunku mamy tylko miecz. Na razie, a po stronie prawej chyba są życia. Nie wiem, nie grałem. Zobaczymy. Dobra, idziemy w lewo. Nie wiem czemu, ale idźmy w lewo i zobaczmy, co kryje kolejna komnata. Tak, zaiste ta mapka to jest właśnie nasze położenie względem całej tej, całego tego zamku, natomiast ta biała kropka, która nie wiem czym jest na tej mapie, no ona się przemieszcza. Ona się przemieszcza. Ciekawa sytuacja. Ciekawe, czy możemy walić w ściany. Chyba nie. Chociaż tam, po drugiej stronie, widzę jakąś nadpękniętą ścianę. Może to jest jakaś zagadka? Nie, chyba nie. A jednak!
Kasa! 50 złotych monet! Wow! Widzicie, jak to jest? Człowiek grał kiedyś te platformóweczki, to pamięta, jak to się śmigało. Spróbuję wejść na górę, ale chyba nie damy rady doskoczyć tam, gdzie ja sobie wymyśliłem, że doskoczymy. Tu możemy doskoczyć. Tutaj nie ma problemu, ale oczywiście to nam nic nie daje. Natomiast tu... ja nie. Dobrze, że jak spadamy, to nie tracimy życia, bo to byłoby problematyczne. I teraz tak. W związku z tym, że na każdej jakby części mapy coś się pojawia, wiecie jak to się robiło kiedyś? Brało się zeszyt i się pisało, komnaty się rysowało, mniej więcej tą mapę, no bo map wtedy nie było żadnych, tak? Nie ma tu żadnej mapy tak naprawdę. Nie zapamiętasz, co jest w tej komnacie, jak pójdziesz 4 dalej, no to się robiło mapę. Robiło się mapę w zeszycie. Dobra, idziemy... O! Jakieś grzyby tu są. Cholera. Będzie trzeba uważać. Mogę to zabić? Jakby wrócił, to może byśmy... zapanowali nad tym, nie? O! Jeden zginął. Fantastycznie. Nie jest to łatwe, dlatego że to są gry tak naprawdę odwzorowane graficznie i też mechanicznie. To, co mieliśmy kiedyś, więc to się nie porusza płynnie. Nie jest wcale tak łatwo tutaj. A te niebieskie też coś muszą znaczyć. Te płytki, te cegiełki. No ja tego nie rozkminię, dlatego że ja sobie wymyśliłem, że będę przeznaczał jeden odcinek na jedną grę, czyli tych odcinków powstanie 50, jeżeli chodzi o ten projekt UFO 50. Natomiast ja sobie może sam do tego wrócę i może sobie kiedyś o tym pogadamy. Dostał dwa razy grzybek. Jesteśmy mniej więcej w stanie przewidzieć, w jaki on sposób skoczy i sobie to gdzieś tam w głowie policzyć, prawda? Ale nie zawsze. Dobra, tutaj na pewno nic nie wymyślimy, zatem jedynym sposobem jest zejście w dół. Na pewno tu będzie mnóstwo zagadek i mnóstwo tajemnic. Te gry to miały. Te gry to miały wtedy i trzeba sobie zdać z tego sprawę. Nie było nigdy łatwo. Nie było nigdy łatwo. Te mechaniki nie były proste. Gry były toporne, no to jakby wiadoma sprawa. Oj, udało się. A, jeszcze raz chciałem podskoczyć, ale to już za dużo chyba jak na mnie. Te klawisze mi się jeszcze mylą, to znaczy Z z X-em, ale to nic, jak miałbym... Ale on już nie strzela, ten ziomek. Czyli on miał chyba jeden jakby pocisk. No to też ciekawe. Tego bym też chciał zabić, ale muszę sobie to wymyśleć, wiem już, jak to zrobię. Nie wiem, czy mi się uda. Zakładam, że nie można na niego stanąć. Niestety zdążył rzucić. A ciekawe, czy... Czy dałbym radę tak skoczyć, żeby wylądować za nim? Dałbym radę. Trzeba było tak od początku, ale też nie wiedziałem, że tak to nie działa. Ok, tutaj nie podskoczymy, dlatego że mamy tutaj te niebieskie cegiełki i ich się chyba rozwalić nie da. Pamiętajcie, że ja pierwszy raz w to gram i uwierzcie mi, nie jest wcale tak łatwo. No dobra, tutaj nic nie wymyślimy. Mamy dwie opcje, tak? Albo schodzimy w dół, albo idziemy dalej w lewo. Zobaczmy w dół. Co się tutaj dzieje? Powinny być dwie drabiny i zaiste są dwie drabiny. Mamy nietoperza, on nam będzie tutaj pewnie na psuł krew i będzie nam latał. Czasami się wystarczy dobrze po prostu ustawić, ale to nie jest też takie proste, bo ten zgrywus nam tutaj strzela ciągle, więc dobrze by było to wyczuć idealnie. Udało się to zrobić. Tam jest jakaś czaszka. Ciekawe, czymże ta czaszka jest. Ciekawe, czy tego nietoperza da się zgładzić. Ciekawe, jakie on ma też... Wiecie, jak to kiedyś? Kiedyś to się obserwowało, jak grało się na przykład w Rika Dangerosa. To jest taka klasyczna platformówka, kultowa platformówka. No to czekałeś na przykład minutę, żeby poznać jakby algorytm, tak? Ścieżki, w jaki sposób poruszały się pewne istoty. Za tym ziomeczkiem coś jest. Ja sobie pozwolę zejść drugą drabiną, tą, która jest tutaj bardziej w prawo. O, oni się odrodzili. O kurde, czyli respawnują się stworki. To niedobrze. Dobra. Ten pokonany. No tego nie pokonam, ale ja chcę tylko zejść na dół. Zdążę? Zdążę. Dobra. I tak, tędy chciałem. Czy da się tą czachę rozwalić? To jest pytanie. Nie. Ale da się na nią wejść. Nic nie zrobimy. Być może potrzebujemy jakichś rzeczy, które w ekwipunku ewentualnie mogą być. Dobra. Umarł. I tu mamy jakieś kurcze... O! Jakieś tajemnicze pomieszczenie mamy tutaj na samym dole. Zobaczmy, czymże ta owa zielona... Zielony glutek. Czy jesteś, zielony glutku? Hello! What's it be? Aha! Możemy kupić sobie rzeczy. A kupmy sobie trasza. I mamy ten trasz.
Nie wiem, jak tego użyć, ale on zmienił sobie. Chyba zmienił wygląd. Tak mi się wydaje. Znaczy, założył jakąś zbroję chyba. Nie wiem, albo mi się, kurczę, wydaje. Dobra, ciebie zabijemy. Mamy tam zejście na dół jeszcze. No to obczajmy, czymże to zejście jest. Chyba, że nas zabije ten nietoperz, ale być może nasza nowa zbroja nam pomoże. Co my tutaj mamy? Mamy zejście kolejne. Mamy kolejnego ziomeczka. Jak go pokonać? A chyba to będzie proste. Tylko nie wiem, czy jak się skacze, to można używać broni. Można. No to jeszcze raz chyba. Dobra. I zobaczmy, czy jesteśmy w stanie przejść tam dalej. Jezu, jaki to jest powrót do dzieciństwa. Wspaniała sprawa, wspaniała sprawa. Tylko nie wiadomo, o co chodzi. Możemy to rozwalić? Nie, coś potrzebujemy. Do tego skarbu też się chyba na razie nie dostaniemy. Więc spróbujmy pójść jeszcze w lewo i zobaczyć, co tam się ewentualnie kryje. Aha, tu się nie kryje nic. No i w dół też nie jesteśmy w stanie zejść. Prawdopodobnie dlatego, że te niebieskie płytki są nie do rozwalenia. Czyli trzeba szukać. Zatem to nie jest taka prosta platformówka, jak nam się wydawało, że idziesz i po prostu... Tylko mamy tu mnóstwo zagadek. Zakładam. Łącznie z tymi, które wymagają troszkę myślenia. Okej? Dobra. Czyli trzeba będzie wrócić do góry, tak? Tutaj nie możemy ani tych baniek rozwalić, ani wskoczyć po ten skarb, ani też nie możemy na te bańki wskoczyć. Coś jest potrzebne, ale nie wiemy jeszcze co. To jest do rozkminienia wszystko. Oczywiście tylko trzeba nad tym przysiąść. Zakładam, że gra nie będzie długa, dlatego że ona ma tylko 8x8 tych komnat, czyli 64. No ale w każdej coś jest ciekawego i w każdej trzeba coś po prostu odkryć. No i to jest fajne, i to jest piękne, i to jest taka gra, jak to kiedyś się błąkało właśnie bez instrukcji, obsługi. Tutaj chyba nigdzie nie ma przejścia, po prostu muszę wrócić na górę i ewentualnie rozkminić ten temat. Muszę na drabinach uważać, dlatego że drabiny są miejscem, gdzie ja nie mogę użyć broni. Natomiast tak, trzeba też pamiętać o tych respawnujących się skurczysynach. No tak, to ja sobie nie poradzę z nim. Aj, wlazłem na niego! To są właśnie te piksele. To są te piksele. Trzeba wymierzyć każdy dosłownie piksel, żeby ewentualnie tutaj nie popełnić błędu. No ale to jesteśmy się w stanie tego nauczyć. 3 życia mam. Aha, czyli tutaj nic nie będzie. Tutaj nic nie będzie, bo jak spadnę, to spadnę tam, gdzie byłem. Chciał mnie ten nietoperz rozwalić. Czyli coś pominąłem. Gdzieś coś pominąłem. To jestem o tym jakby... Nie! Jestem o tym przekonany. Gdzieś coś pominąłem. No dobra. Trzeba... Kurczę, chciałem tam wrócić, ale teraz nie wiem, czy jestem w stanie tam wrócić. Nie jestem w stanie tam wrócić chyba. Zaraz, rozpędzimy się. A jednak jestem. I będzie chyba trzeba pójść w prawą stronę. Od tej naszej, powiedzmy, głównej komnaty. Tylko najpierw tu będzie trzeba te grzybki znowu ominąć. Oj! Oj! A! Ja! W którą stronę? Udało się. Udało się. O, powiem wam, że to nie jest takie łatwe bez joysticka. Bo kiedyś to był joystick, to troszkę łatwiej się biegało. Ewentualnie tu można by było zejść na dół. Tu chyba nie byliśmy na dole. Zaraz zobaczymy. No właśnie nie pamiętam, dlatego... Nie, tu nie byłem. Ale tutaj... Dziwna komnata, ponieważ nic w zasadzie w niej nie ma. Trzeba patrzeć na te cegiełki. One się niczym nie różnią od siebie. I nie widzę takiej jednej, która mogłaby nam coś dać. Chyba tutaj nic nie ma. A i B. Ciekawe. Też być może jest tu jakaś zagadka. No, fajna sprawa. Na pewno część oglądających i komentujących... O! Chyba widzę coś do rozwalenia. Tylko pytanie, czy da się tam wejść. Widzę troszkę nadpękniętą skałę. Cegłę, przepraszam. Na pewno część z komentujących wie już, jak to przejść. Zakładam, że wiele osób w to grało. Nie, tam się nie dostanę. Chodzi mi o tam... Tam jest taka cegiełka. Nie jestem w stanie wam teraz tego pokazać, ale wiecie, o co chodzi. Dobra. Co to trasz jest? Jak to wybrać? Kurczę, nie wiem. Co ja wziąłem, co ja kupiłem tak naprawdę? O! Pułapka! No tak, ta cegła też się różni. Jest taka biała cała, blada. Ja pierdzielę, wszędzie pułapki. No ale to jest właśnie to. Tych gier po prostu trzeba się nauczyć. I w
wtedy już wiesz, o co chodzi. Tu możemy zejść w dół, ewentualnie wejść do tego pomieszczenia. Zaraz zobaczymy. Tam też jest skrzynka ze skarbem, ale nie jesteśmy w stanie tam wejść. No dobra, to już wiemy, że tutaj... Ale wiemy, że to jest, trzeba to zapamiętać. Mamy również zejście w dół. Mamy również zejście w dół, ale też tutaj nie przeskoczymy tego. A tu mamy kolce. Czyli to nie jest też nasza droga. No dobra, czyli w zasadzie jesteśmy na ten moment zamknięci i pojawia się... chyba, że... A jakby spaść tędy... Tak, trzeba spaść. Trzeba spaść. Spróbujemy spaść. Chyba trzeba spaść. Już patrzymy. Jakbym spadł tutaj tędy lewą stroną, to myślę, że spadłbym na bezpieczne urwisko. Oj, nie aż tak. Aj, kurczę, game over. Ale wydaje mi się, że trzeba tam spaść. Oj! No. Jak człowiek głupi, to już głupi do końca życia pozostanie i nie zapamięta. Wydaje mi się, że tam trzeba spaść. Tylko teraz nie mam tego trasza. A nie, on nie zmienił wyglądu. Coś mi się pokićkało. Ale kurde, jak tu spaść? On tak dziwnie spada. Nie, on tak spada, wiecie, w tą stronę. A powinien spadać w tą. Więc może trzeba z tej strony skoczyć. Trzeba to rozkminić, bo tutaj ciekawa gierka. Naprawdę bardzo ciekawa produkcja. O, tak trzeba spaść. Ha! Wiedziałem. No dobra. Więc mamy tu kolejne elementy platformowe. Po pierwsze, tu jest coś. Trzeba szybko przemknąć. Dobra, i tam jest kolejne. I trzeba tak, najpierw skoczyć raz. Nie da się oczywiście i drugi raz. Nie da się oczywiście kucnąć i zobaczyć, co jest tu. O! I mamy nową planszę. Pytanie, czy ja po tym przejdę, czy spadnę. To wygląda jak most. Przejdę po tym. Dobra. Czyli tutaj. Ale zajebiste. Na kozaku to jest zrobione. Dobra, i teraz tutaj nie przejdziemy i tych bąbelków też nie pokonamy. Czyli w tą stronę nie ma co szukać przejścia. Czyli albo drabiną w górę, albo wracamy. Idziemy drabiną w górę. Dobra, ten głupek strzela tu. Trzeba uważać. To jest taki Rick Dangerous, tylko troszkę prostszy. Wiadoma sprawa. Teraz. Okej. Hop. I do góry. Dobra. No i tu mamy już troszkę więcej tych opcji, tak? No bo ten strzela częściej, to trzeba uważać. Trzeba podskakiwać. Oj, nie podskoczyłem. Jasny gwint. Ale to nawet dobrze, bo tutaj jestem. Chociaż niedobrze, bo straciłem życie. Tu jest jakiś... O kurde, szybki ziomeczek. Trzeba uważać będzie. Albo idziemy na górę, albo próbujemy go... Tam jakiś troll na górze stoi z maczugą. Albo idziemy na górę, albo próbujemy go pokonać. Idziemy na razie do niego. Może jakoś przejdę. Aha, on w ten sposób się porusza. Dobra. No to dość prosta sprawa. Zejdziemy sobie tutaj. Aha, i tu mamy zamknięte pomieszczenie. Czyli najlepiej... Nie wiem, po co to pomieszczenie jest w takim razie, skoro ono jest zamknięte. Może tutaj mając jakiś przedmiot, będziemy mądrzejsi. I tamtą drabiną trzeba zejść i wtedy dojdziemy do skarbu prawdopodobnie. Jak on się teraz poruszy? Aha, on w ten sposób. No dobra. Ajajaj! To złodziej żyć. Jeden przeklęty, wstrętny. Aha, i tu mamy też jakąś komnatę. Wejdźmy. Kurde, belek, poukrywane są te komnaty. O, znowu jest ta zielona baba. Ty też jesteś sklepem? A, try cleaning out the room first. Puzzled. Czyli tu będzie jakaś zagadka. Tu będzie jakaś zagadka. Dobra, na razie tu chyba nic nie zrobimy, bo na dole mamy te kolce przeklęte. Nie widzę tam za bardzo opcji. Też być może potrzebujemy jakiejś rzeczy do ekwipunku, której na razie nie jesteśmy w stanie. Aha, i tutaj wychodzimy w ten sposób. No dobrze, czyli tutaj wszystko wiemy już. Tu na razie nic nie wymyślimy prawdopodobnie. Tak mi się wydaje. Oj! Zapomniałem! A właśnie. To trzeba umieć. Trzeba pamiętać po prostu. Pewne elementy trzeba spamiętać. Tu można jeszcze w dół zejść z tego... Aj, zawahałem się i nacisnąłem strzałkę do tyłu. Ostatnie życie mam, ale jestem zupełnie nie w tym miejscu, gdzie bym chciał być. Chociaż w sumie nie, bo tutaj sobie dobrze spadniemy. To może być. To skoczmy. Japa! I będzie gitara.
Dobra, i zej... O, tu coś chyba będzie. Tak. Hej! Jakaś ekstra drabina się nam otworzyła. Ulala. Czyli nie będzie trzeba już skakać. Będzie po prostu bezpieczniej, kiedy będziemy tutaj wracać. Tak, czyli gra się cała sprowadza do tego, że musimy po prostu na 6 życiach spamiętać wszystko, co tu się dzieje, no a potem swobodnie tą grę po prostu przejść. O, tu nie byłem, ale tam znowu nie doskoczymy, więc naszą opcją jest albo w prawo, albo w dół. Albo w lewo, albo w dół, przepraszam, czyli damy w lewo na razie. Tam jest skarb, do którego można by było dojść. Nie, bo to zielone nas zabije chyba. Nawet nie ta kropla, a chyba ta cegła sama nas zabije. Tak mi się wydaje. Muszę sprawdzić. Nie. Czyli można po tym chodzić. Dobra. Oj, ale tu już będzie problem. Tu już będzie problem. Game over. Dobra gierka. Naprawdę fajna gierka. Pierwsza z tych 80, które chciałbym wam... 50, przepraszam, które chciałbym wam pokazać. Ja sobie do niej na pewno wrócę. I spróbuję ją przejść. No ale na razie sobie to darujemy. Czy mogę wyjść do library? Mogę. Jak to wygląda? Dobra, zamykamy grę. Aha, i tu mamy zaznaczone, że już w nią graliśmy. Natomiast, a nie. Ja chciałbym sobie sprawdzić, czy mamy jakieś informacje do niej. Info. Number of plays, 2. 17 minut grałem. Najwięcej grałem w nią, tak jest napisane. Tu mamy tak, widziałem 19 pokoi i znalazłem jeden item. Tu mamy, dobra, tutaj 4, liberate the castle, to give a gift, visit the last 25 rooms, ok. No a tu mamy taką krótką historię, że ona niby powstała w roku 82, ale powstała dosłownie na przestrzeni ostatnich kilku lat. No fantastyczna sprawa, dla mnie to jest coś pięknego, bawić się w takie rzeczy, a tych gierek mamy jeszcze mnóstwo. W kolejnej zagramy sobie w grę Bug Hunter, ale o czym ona jest i jak ona wygląda, to się dowiecie w kolejnym odcinku. Za ten wam serdecznie dziękuję, pozdrawiam, dużo zdrówka, cześć!